Lukas i strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku ze Starfield. Jak sami pamiętacie, robiliśmy sobie... O mój Boże, naprawdę... Mogliście sobie znaleźć lepszego czasu i miejsca. Falkata, proszę się już jeprzyć. Daj sobie spokój. Adios. No i dobra, tak się prezentuje układ Archimedes. Dobra. O, od razu wodę mamy odkrytą. Razem z uranem, w sumie. No i dobra, tu mamy też dwie cechy do ogarnięcia. Tu już jedną mamy. Cecha chemiczna. Dobra, tam cechy żadnej nie ma. Tu mamy platynę. No ale dobra, to chyba czas, żeby się przerzucić na inną część planety. O, tutaj mamy jeszcze nikiel, tak? Tak, nikiel. Boże, nie... Wywalę tą myszkę zaraz przez okno. Ona się czasami tak instant rozłącza na parę sekund i znowu się podłącza. Od czego to zależy? Totalnie nie wiem. Wiem tyle, że jest to denerwujące. As fuck. Sam, wszystko dobrze? I hope so. O boś, 800 metrów. Czy to wieczność będzie? Nie patrzyłem ten poziomu tej galaktyki, niby to w sumie nic nie znaczy, ale 75, no nie zauważyłem tego, ale dobra, z florą i fauną będzie ciężko, jeśli będzie agresywna w większości.
Dobra, mamy nagarowe taras. Co? Tarasy, tak? No i gdzie jest druga część? Tu są jeszcze. Osmalony ekosystem. Dobra. Mamy zbadaną tutaj planetę na 100%. Teraz Archimedes 1A na nas czeka. Później Archimedes 2, to tam mamy florę i faunę ubogą, no ale mamy przynajmniej. Będziemy mieli tam co więcej robić. Mamy beryl. Jeszcze komin gazowy z helem by się przydało znaleźć. I by było git. No ale fajnie by było też znaleźć taki rarytas, nie? Jak normalnie prawie jak woda w poprzednim odcinku. To był rarytas dopiero. Mamy. Całe szczęście. Nie muszę daleko szukać. Dobra, Archimedes 2. Ło, tutaj to jakieś wysepki. Gdyby Grecja była planetą, to tak by wyglądała. Dosłownie. Zmrożona równina, tu są wulkany, tu są wulkany. Wszędzie są wulkany albo zmrożone równiny. No dobra, pójdziemy sobie może... Tutaj? To jest taka fajna wysepka. Śmiesznie to wygląda. Beginning landing cycle. No i tutaj mamy 4 rodzaje fauny i 3 rodzaje flory. Woda radioaktywna, więc wydaje mi się, że raczej nic tam nie będzie pływać. Ale no, nigdy nie wiadomo. Mamy farbownika królewskiego. Mamy uran. Karmazynowy przypółkoliść. Dobra. Tam coś chodzi. Skałoła z geofag. Dobra, ja sobie będę tutaj zapisywać. Drapieżny egzobiegun. Nie bij! Zostaw! Co ja ci zrobiłem? Ja pierdzielę.
chcę was tylko zeskanować, ale jesteście toksyczni. Do żadnego nawet blisko nie podszedłem w sumie. Dobra, sam bij się z nimi, bo... Nie to tam, no. Interesuje UW. Cewka padlinożerca. Stadninowy ankylozaur. Wow, ankylozaury. Tylko trochę inaczej wyglądają niż w parku jurajskim. Też nastawienie ostrożne. Ja go nie prowokuję. Się doigram. Znając życie. Mamy drapieżnego egzobiguna. To tamtego nie zeskanowałem, bo się zesrałem zbyt szybko. Dobra, i w tym biomie to już cała flora. Fajnie, że nie ma cech do zbierania. Cechy potrafią być czasami bardzo uciążliwe. Oj, obudziłem was. Bardzo mi przykro. Ktoś musiał was zeskanować, sorry. Przez chwilę myślałem, że coś za mną tupta, ale nie, jednak nie. Takie dziwne dźwięki były. Niekoniecznie tuptanie, ale jakieś dźwięki były. Ej, no what the hell? Muszę znaleźć jeszcze ankylozaury i egzobieguny. Najgorzej będzie z egzobiegunami. Dobra, tam widzę egzobieguny. No i właśnie one tak szybko zapierdzielają czasami, że... Ja się boję, że nie zdążę ich złapać, ani zeskanować. Tym bardziej. Wszystko jasne, do kogo on pędził.
Dobra, tam idą kolejne dwa. To już w sumie będą ostatnie. Dobra, fajnie. Cała fauna ogarnięta na innym biomie. Jeszcze muszę iść na zmrożoną równinę, żeby ogarnąć ten ostatni rodzaj flory. No i będzie git. Czubata wierzba śnieżna. Dobra, Archimedes dwójka ogarnięty. Archimedes 4 to jest. O, Archimedes trzyma florę i faunę umiarkowaną i bardzo dużo zasobów i cechy. Ale czekajcie, ja chcę zobaczyć. A, tutaj na Archimedesie 4 nie ma. Dobra, jak mam być szczery, to może na tej planecie sobie skończymy. Na Archimedesie trójce. Ale zobaczymy, jak wyjdzie to czasowo, bo już 20 minut mamy. I wydaje mi się, że no, z takim kontentem na tej planecie też będziemy mieli co robić. Może nam to zająć właśnie nawet kolejne 20 minut. Zwłaszcza, że tutaj woda jest bezpieczna. Kurde, mogłem sobie podlecieć na ten, na wybrzeże od razu. Na wybrzeżu jest też dużo flory. A ja jak teraz tutaj wyląduję, to zobaczę jedno, pójdę do drugiego, trzeciego, czwartego. Dobra, wysiądę, ale się przeteleportuję od razu na wybrzeże. Tak, ocean. Bagno wybrzeże. Mokradła. Aha, czyli to tak super nie jest, ale ewentualnie sawanna wybrzeże. Na sawannie może być więcej rodzajów flory. Na mokradłach to już tak średnio bym powiedział. Dobra. Tutaj na samym początku już mamy beryl. Tutaj już cecha jakaś geologiczna. Tylko w którą stronę do... Dobra. What? Czekajcie. Nie, dobra. Pójdę sobie najpierw do cechy, a później zawrócę. Mam nadzieję, że tak będzie. U mnie to różnie bywa, nie? Gromady klikożuk, przeżuwacz. Klifowy laur. To już nieraz widzieliśmy. Mozga trzcinowata. What the hell? O cholera, ile ich tu jest. A, jest coś toksik. Skrzydłoruk, padlinożerca. Boję się, że oberwę w tej burzy. Tylko tak dużo lata, że... W ogóle 9 fauny tu jest, wow. Ja
robakogąb. Albo dobra, najpierw ogarnijmy stopiony lodowiec. Liścień przeżuwacz. I tu mamy te robakogąby. No i tu jest ostatni robakogąb. Ale szybko nam to idzie. Już trzy rodzaje fauny mam ogarnięte. Mamy miedź, ołów. Myślę, że on do mnie leci. I oczywiście, że poszedłem i tak w inną stronę, nie? No jak żeby inaczej? Inaczej być nie mogło. Dobra, ale może ogarnijmy sobie te liścienie. O, tu mamy Wolfram. Ja się przeteleportuję tam w stronę statku później. Ale bylebym miał później co zbierać, nie? Okej. Dobra, muszę się odwrócić po prostu. Glin, neodym. Boże, ile tutaj tego lata w ogóle, widzicie to? Sakra. O, mi już jeden liścień został do zeskanowania w sumie. I biom mamy ukończony, ale jeszcze nie doszliśmy do wybrzeża, może to się zaraz zmienić. No, niby teraz też biom ukończony dla Flory. Ale zaraz to badamy. Dla pewności własnej. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że tu coś pływa. O! Jakieś kości. Fajnie. Woda niby bezpieczna, ale raczej ryb nie wyżarło, nie? Ale rzeczywiście chyba tu nic nie ma. Dobra, zbiorę jeszcze jeden klifowy laur i
pójdziemy sobie gdzieś indziej może. A bo dobra, już teraz pójdę. Na bagno, tu mamy 40%. Mamy księżycowy korzeń. Wow, łapkogąby. Straszone. Glonołazy. Okej. One się śmiesznie wywracają, jak umierają. Trzodnowy szczękoślizg kwadrinożerca. Boże, ile ich się tu zrespiło. Boże, mój komputer już nawet nie wyrabia. Momentami. Zostaw. Ja ci nic nie robię. Mamy w końcu komin gazowy z chlorem. Idź ode mnie, idź ode mnie. Aksamitny kwitniak. Niesamowite. A te liście nie dalej mi się będą pokazywać na niebiesko, mimo że już zebrałem je wszystkie. Boż. Kurde, ale tu nie ma chyba klifowych laurów. Tam mogłem jeszcze trochę poczekać, się wstrzymać. No możecie mnie tutaj nie trikować. Ja cały czas myślę, że to jest serio fauna, której ja nie zebrałem. Boże, zdechnę zaraz przy tym komputerze. On jest tak gorący już. Dobra, pójdziemy do cechy biologicznej jeszcze. Bo to w sumie całej fauny jeszcze nie zebraliśmy. Czegoś nam tu brakuje.
Mamy lotną formę życia. Właśnie, wszystkie szczękościski i pułapko gąby mam. No ale... Znowu liście nie bejtuje swoją spieprzoną ramką. Nie no, teleportuje się gdzieś indziej, bo to jest bez sensu. Najmniej procent mamy na lesie i glastym. You never know. When the time's right, I'd appreciate a chat. No, kolejne co się zbugowały. Strzępiony sersoliść. No i dobra, ja chyba muszę się znowu kuźwa na sawannę wrócić. Bo tu znowu nie mam żadnej nowej fauny. O, nieważne, żuk padlinożerca tu jest. To żuczków musimy szukać w takim razie. Jak nie jedno, to drugie mnie będzie bajtować, nie? Myślałem, że to jakoś odbuguje, ale nie. Jednak nie. Żuczków szukamy. Już odwaliłem wystarczająco z tymi laurami. Jeszcze jeden, no weźcie się, zlitujcie. Dobra, jest. Na mokradłach niby coś tutaj jest. A, i w górach. 75%. Dobra, to wydaje mi się, że właśnie będą tam klifowe laury, bo one zazwyczaj tam rosną na górach. No i ostatnia fauna chyba, nie? Nie, jednak nie. Jednak nie. Ale flora jakaś niby ma być. No, się porespiły.
Dobra, to niby na bagnie jeszcze coś będzie, ale coś mi się nie chce w to wierzyć. Nic nowego? Tam nie widziałem. Albo już zdążyłem zapomnieć. No, po tej planecie będziemy kończyć. Są liścienie, więc mnie nie zbejtujecie. Musiałem się upewnić. Nie, powiedzcie mi, co tu takiego jeszcze niby może być? Tej fauny. Bo serio nie wiem. To się naprawiły. Nie, ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj zebrać. Jaki rodzaj... O, dobra, mamy chwytaki padlinożerce. O, ekliptik. Epic Escape. No i były chwytaki i się zmyły. Teraz sobie ich szukaj. I myli co chwila z liścieniami. Matko gro, weź ty się ogarnij. Ja wiem, że to są już temperatury pewnie duże. W takim czasie i patrząc na takie środowisko. No ale...
To ma do mnie problem. Ja nic nie zacząłem. Pewnie sam. Zaraz zdążę przejść chyba na jakiś inny biom, zanim coś kuźwa znajdę tutaj. Boże, widzę chwytaka, niemożliwe. Glonoas się nawet zrespił przede mną. Chyba specjalnie, żebym go nie zauważył. Najlepiej szukać ich na takich płaskich terenach, bo tu jest ich najwięcej, nie? Kurde, no nawet tutaj nie ma. Nie wytrzymam. Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, przeniosłem się na mokradła i tutaj. W kradłach już mamy wszystko. Całe szczęście. Boże. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W następnym odcinku sobie już na pewno skończymy wszystkie planety w Archimedesie. A ze względu no, na tą jedną planetę, to pewnie bym jeszcze coś zrobił. Ale... Na następnym odcinku się za to zabierzemy, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku ze Starfield.